5 lat, od kiedy nie wydarzyło się nic w celu dokończenia likwidacji wysypisk niebezpiecznych odpadów po zakładach chemicznych Tarnowskiego. W ubiegłym roku Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło moją poprawkę do budżetu państwa w celu zapewnienia środków na kontynuację inwestycji. W tym roku, ponieważ wiedziałem, że będzie podobnie, poprawki nie składałem, ale składam właśnie na ręce marszałek Sejmu zapytanie do ministra środowiska o to, czy w roku 2021 jakiekolwiek działania będą kontynuowane. Proszę ministra, aby nie przybywał mi rysu historycznego tej inwestycji, którą znam dobrze, jak wszyscy w Tarnowskich Górach, tylko żeby jasno odpowiedział na pytania. Czy coś w tej kwestii będzie robione? Jeżeli jest konieczność zmiany prawa, wydaje się, że nie ma, ale jeżeli jest, czy taka zmiana zostanie wykonana, a jeśli zmiany prawa nie potrzeba, czy ostatni etap likwidacji tych odpadów wreszcie ruszy?